myślę, że możemy już oddać głos Elżbiecie, proszę Państwa. Wyciszymy muzyczkę. Życzę Wam cudownych wrażeń z tą wspaniałą kobietą, istotą duchową, którą poznałem przed laty. Myślę, że jak będzie czas, opowie o tym sama. Dziś ważne jest, czym chcę z Wami się podzielić. Otwieramy serca, umysł i obdarzaj nas mądrością i pięknem. Prosimy Cię, Elu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy przybyli. Witam ich w swoim imieniu i w imieniu organizatorów za tak wspaniałe wprowadzenie nastroju karnawałowego. Poklaskaliśmy troszkę, bo faktycznie wczoraj cały dzień siedzieliśmy, no były przerwy, kiedy wykonywaliście różne medytacje i no jestem pełna podziwu, że macie tyle w sobie zacięcia, żeby siedzieć cięgiem godzina po godzinie, wysłuchiwać. Rozumiem, że to są wspaniałe informacje, ale też i podziwiam waszą cierpliwość i to, że potraficie słuchać. Z Andrzejem, dziękuję ci Andrzeju za zaproszenie, ponieważ ja praktycznie nie jeżdżę za bardzo po Polsce i nie przedstawiam tego, co robię. Mieszkam nad Bugiem, tam wykonuje się cała moja działalność w tej mojej małej ojczyźnie. I to jest mój teren, w którym się dobrze czuję. Natomiast takie wyjazdy są naprawdę bardzo sporadyczne i tutaj ze względu na zaproszenie Andrzeja, a naszą przyjaźń, gdzie kiedyś też byłeś w Białej Podlaskiej, na naszych imprezach, więc poczułam, że po prostu nie jestem w stanie odmówić mu. Bardzo się cieszę, że przybyliście, bo to się tylko tak wydaje, że trzeba porzucić ten telewizor, że trzeba porzucić te kapcie, o ile ktoś ma telewizor. Jeżeli ktoś ma dzieci, trzeba gdzieś je zostawić. Jeżeli mamy pieska czy kotka, musimy też gdzieś to zostawić, żeby tutaj przyjść. Jest to jednak specjalnie wycieczka, którą trzeba odbyć. I bardzo wam dziękuję, że taką wycieczkę odbyliście. Pozdrawiam tutaj osoby, które przyjechały z daleka, które przyjechały, żeby się ze mną spotkać. Bardzo to doceniam. I wszystkich jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Moje zajęcie, to czym się zajmuję, przebiega jakby dwutorowo. W Białej Podlaskiej prowadzę gabinet medycyny naturalnej. Jest to gabinet sensu stricto medyczny, gdzie przyjmują lekarze, gdzie odbywają się badania biorezonansem na biorezonatorach, gdzie przyjeżdża chiropraktyk, gdzie przyjeżdża doktor onkolog, odbywają się wizyty doktor, profesor medycyny tybetańskiej i jakby to jest pewien taka działalność firmowa, która rządzi się swoimi prawami. Jest to działalność gospodarcza, obwarowana tym, że ja mam prawa i ja mam obowiązki i muszę je spełniać. I jest druga działalność, którą kocham, lubię i robię to jakby po pracy, co pewnie już w tej chwili zauważycie, że jak praca i praca jest cały czas tą samą pracą. I to jest praca, która zajmuje się medycyną ludową, ponieważ taka mnie urzekła, ponieważ w moim środowisku, w którym mieszkam, jest to medycyna głównie przejawiająca się, chociaż już nie powiem, trendy z całego świata są inne. Gdzieś u nas na Podlasiu, czyli Biała Podlaska, bo tutaj też chciałabym geograficznie troszeczkę wyjaśnić, Białystok jest bardziej na północy, a my jesteśmy południowym Podlasiem, czyli Janów Podlaski, który być może jest wam znany. Włodawa, tak jest. Biała Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Janów Podlaski, takie wszystko podlaskie nazwy. Augustów Podlaski. Augustów Podlaski? Szałowo. Tak, Terespol, tu już jesteśmy bardzo blisko tam, gdzie ja mieszkam. Bo tak jak mówię, prowadzę gabinet w Białej Podlaskiej, ale nie mieszkam w Białej Podlaskiej. Mieszkam nad samym Bugiem, mam 200 metrów do granicy białoruskiej.
Widzę białoruskie drzewa. Nieraz patrzę, czym one się różnią po jednym brzegu, po jednej stronie brzegu, po drugiej stronie brzegu, po drugim stronie brzegu. Jak bardzo granice są tylko w naszym umyśle. Jak bocian leci nasz, a czy wraca inny? Prawda, jakie to są nieraz absurdy życia codziennego. Człowiek wymyślił granice i tak to po prostu zostało. U nas na Podlasiu te granice się bardzo zacierały. Jakby tutaj historycznie ująć sprawę, religia, która występowała w trzech postaciach, występuje do dzisiaj, ale to już są jakby niedobitki, czyli katolicy, prawosławie i unici. Unitów już właściwie w Polsce jest 300 parę sztuk takich wyznawców. Więc mało o tym wiemy, ale cofając się wstecz do Unii Brzeskiej, Unii Lubelskiej, były to większe rzesze, inaczej to się rozkładało. I w tych ludziach, którzy żyją nad Bogiem, jest coś takiego, jest ta wielokulturowość, jest to taka otwartość na drugiego człowieka, że on może być inny i nikomu to nie przeszkadza. Często tak bywa, że ojciec rodziny idzie do cerkwi, a matka rodziny idzie do kościoła, spotykają się po kościele przy obiedzie i jest to tak bardzo naturalne, że nawet nikt nie zwraca na to uwagi. I myślę, że to gdzieś w głębi nas, tam Podlasiaków, jest mocno zakorzenione, że nie ma tej takiej kanałowości myślenia. Jest to wszystko dopuszczalne. Że i człowiek może być inny, i sytuacje mogą być inne z tym związane, bo on będzie reprezentował inne kulturowo rzeczy. I wracając do medycyny ludowej, o której chciałabym trochę powiedzieć, ona wyrosła właśnie w takim klimacie. Medycyna ludowa to też bardzo szerokie pojęcie, bo tutaj zawiera się ziołolecznictwo, które od wieków, prawieków było, jest i będzie, jak ostatnio z koleżanką żeśmy powiedziały. Jest taki tytuł, w Lublinie będą 1 kwietnia taka impreza i tytuł wykładu, że medycyna ludowa działała, działa i będzie działać. I zaczęłyśmy się zastanawiać, dlaczego ona akurat ma takie walory, że to działanie odbywa się i niezależnie od czasów ono jest. Dlaczego wielu ludzi zostało uzdrowionych, podczas kiedy akurat sam proces uzdrawiania, sam może fakt uzdrawiania nie był niczym szczególnym. Nie następowały spektakularne jakieś metody, które by pokazywały, że sam proces uzdrawiania jest jakimś czymś szczególnym. Babki szeptuchy, które występują tak wzdłuż Bugu po granicy wschodniej, w tej chwili to są już osoby mocno starsze i często trzeba z bólem serca przyznać, że już ta kultura szeptuch odchodzi. Ale myślę, że ona po prostu pojawia się w innej formie. Mnie bardzo to fascynuje, bo spotykam ludzi, spotykam sąsiadów, oni wszyscy opowiadają. I te wszystkie historie odnośnie leczenia, odnośnie szeptania zbieram, kolekcjonuję, używam. Czyli tu nie tylko jest to od strony etnograficznej, ale również używam u siebie jako metodę uzdrawiania. Te metody uzdrawiania również lubię przekazywać. Czyli prowadzę takie warsztaty i prowadzę takie w czasy, które odbywają się już od 7 lat na tych terenach, gdzie jestem, a jest to miejscowość Pratulin, dosłownie paręnaście domów rozstrzelanych gdzieś tam po skraju lasu. Nie jest to jakaś zwarta zabudowa, więc jakby w ogóle też nie ma wrażenia tej wsi takiej, która jest droga i po obu stronach domy stoją. Tam organizuję w czasy znachorskie, gdzie w programie jest spalanie róży, przelewanie wosku jako oczyszczanie z choroby, zdejmowanie choroby, zdejmowanie niekorzystnych energii,
ponieważ nie chciałabym tych energii jakoś specjalnie wyróżniać na dziwne, niedziwne, klątwy i inne tego typu. Uważam, że po prostu zaliczają się do energii niekorzystnych dla nas. Co nie budzi niepokoju naszego umysłu? Bo niektórzy są bardzo podatni i mogą szybciutko temat złapać. Co często się zdarza, że ktoś dzwoni, że zostały rzucone jakieś uroki, że coś tam się zadziało. Powiem wam, że może 10-20% naprawdę gdzieś tą genezę tych uroków ma, natomiast reszta są to fiksacje naszego umysłu. Kiedy naprawdę dotrzemy do przyczyny, okaże się, że nasze lęki w jakiś sposób podejmują tą całą grę i jesteśmy w stanie takiego pomieszania naprawdę dużo, dużo krzywdy sobie zrobić. Oprócz tego nauczam też takich prostych może rzeczy, żeby ułatwić sobie życie, bo w końcu ta metoda uzdrawiania stąd wynikła. Ludzie żyli prostym życiem i chcieli jakby mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Ich gospodarstwo było jedyną, że tak powiem, firmą, która ich utrzymywała, więc od A do Z na każdym poziomie trzeba było o to dbać. Trzeba było dbać o zwierzęta w gospodarstwie, trzeba było dbać o własne domy, bo to było ich schronienie, trzeba było dbać o pola, bo pola obradzały i dawały obfitość. Obfitość dawała spokój. Obfitość dawała to, że jeżeli rodziły się dzieci, to przeżywały, nie musiały cierpieć głodu, więc w tym cyklu całym to było ważne. I wszelkie rytuały, szeptanki na ten temat wynikały właśnie z tego takiego zabezpieczenia swojego bytu. Młode dziewczyny, żeby zapewnić sobie przyszłość z jakimś odpowiednim kandydatem do tej przyszłości, wykonywały po cichu swoje rytuały, żeby w jakiś sposób przyciągnąć do siebie tego partnera, którego chcą, a nie tego, którego akurat rodzice widzą. Tego, który da im później obfitość oraz dobre warunki do chowania dzieci. I tutaj sobie pomagano. Różne sposoby sobie pomagają. Ja tutaj nie będę mówiła konkretnie o tych sposobach, bo są to sposoby tajemne. I później dziewczyna taka, kiedy już doprowadziła do małżeństwa, trzeba było to małżeństwo utrzymać, żeby chłop nie poszedł na boki, żeby nie spojrzał na sąsiadkę, żeby nie zasłabł, bo jeżeli zasłabnie, nie pójdzie w pole i nie będzie już obfitości koniecznej do domu. Więc znowu te, że tak powiem, opiekunki domowego ogniska znowu między sobą wymieniały pewne rytuały, pewne przepisy, które się sprawdzały, bo one mają to do siebie, że one były sprawdzane na bieżąco. Jeżeli któreś coś się udało, druga od niej, na bieżąco, na szybkiego od razu już otrzymywała nowy model, co będzie działało, żeby w takiej, a w takiej sprawie zrobić. Później normalnym efektem małżeństwa pojawiają się dzieci. Więc pomagano sobie, żeby urodzić chłopca czy dziewczynkę, w zależności jaka konieczność była. Zazwyczaj oczywiście najlepszy był pierwszy chłopiec, ponieważ on szybko mógł przejąć gospodarkę i pomóc w pracach. Więc tutaj ustawiano też w trakcie aktów miłosnych, żeby były pewne formułki magiczne, pewne wykonane czynności, żeby przyciągnąć sobie tą obfitość i urodzić chłopca bądź dziewczynkę. Jeżeli już dziecko przyszło na świat, znowuż było bardzo ważne, żeby to dziecko było zdrowe. Więc dbano o to, żeby nikt go nie zauroczył, żeby żadna sąsiadka nie przyszła, nie przeniosła jakiejś choroby. Bo jeżeli już jako dziecko małe przeżyje, a wtedy wiemy, że ta przeżywalność nie była taka stuprocentowa, więc znowu do matki należało, żeby o to dziecko zadbać.
I tutaj jest cały wachlarz rytuałów na choroby, które czyhają na dzieci. Na zeza, gdzie dziecku dawano przez sęczek, żeby spojrzało i była odpowiednia modlitwa do tego, wtedy to oko się naprawiało samo. Jeżeli dziecko płakało po nocach, widocznie uległo jakiemuś zauroczeniu, komuś coś się nie podobało albo zazdrościł ktoś i też takiemu dziecku pomagano innym rytuałem. Zazwyczaj wszystkie te rytuały mają w sobie jeden taki wątek. Byli to ludzie bogobojni i religijni, więc niektóre religijne rekwizyty były wykorzystywane do tych rytuałów. Być może nawet ksiądz nie wiedział o tym, choć w społeczności to funkcjonowało. Jest tak zwana 2 lutego, i to już niebawem, Dzień Matki Boskiej Gromnicznej, gdzie idzie się do kościoła, święci się świecę gromniczną. Świeca gromniczna miała dużo do powiedzenia przy chorobach, przy odcinaniach, przy oczyszczaniach. Ona nie tylko była poświęcona jedynie Matce Boskiej i odgromianiu, nie tylko była wykorzystywana do tego, że przychodząc z kościoła dymiło się nad progiem krzyż świecą gromniczną, tak jakby naznaczało się dla Pana Boga ten dom, że w razie W pamiętaj, to jest Twój dom i wszystkie te kataklizmy niech omijają nas. Szczególnie było bardzo niedobrym kataklizmem pożar. Pożar nie wybierał, kiedyś były domy drewniane, więc zanim zdążono coś zareagować, całe gospodarstwo, cały dobytek mógł zginąć. Bano się tego po prostu. Dlatego też zabudowy były trochę rozluźnione, żeby nie był dom przy domu, bo były takie przypadki, gdzie właśnie w takich szeregowych wsiach, gdzie są skonstruowane droga i wzdłuż drogi jeden dom przy drugim, szczególnie stodoły od tyłu z ziarnem i z innymi plonami, że kiedy jakieś zapruszenie ognia, to wtedy pół wsi po jednej stronie, całość po prostu ulegała zniszczeniu. I wiele jest takich rytuałów, które chronią dom. Chronią dom od ludzkiego oka, chronią od pożaru, chronią od powodzi. Wiele modlitw mówi o tym, o tej ochronie i o tych kataklizmach. Czyli z tych modlitw wynika, czego się bano, co było najgorszym wrogiem dla nich w ówczesnym czasie. W moim akurat wykonaniu jest coś takiego jak oczyszczanie gromnicą człowieka, który jest na zakręcie życia, jest zaplątany, nie wie, nie widzi wyjścia, zakałapućkał się, sytuacja jest mocno skomplikowana i wtedy trzeba po prostu jakby zmienić trajektorię jego życia. Niech zastanowi się nad tym wszystkim, niech ustawi sobie nowe priorytety, bo nieraz po prostu krążymy jak na rondzie. Sytuacje cały czas wydarzają się te same. My mówimy, przecież pracuję nad tym. Ciągle pracuję nad tym i nie wiem dlaczego. Przydarzają mi się ciągle te same historie. One mogą inaczej wyglądać. Jeżeli poradzimy sobie z jedną osobą, wydaje nam się, że już problem jest załatwiony. Za jakiś czas przychodzi inna osoba i okazuje się, że mówi to samo, robi to samo i jakby się z tamtą zmówiły. Widać ewidentnie, że ten człowiek nie chce czegoś zobaczyć u siebie i wykonuje pewne programy automatycznie, które wiadomo, że doprowadzą do tych samych rezultatów. I wtedy jest taki silny rytuał, który ma za zadanie oczyścić tego człowieka na różnych polach, poprzedzony jest rozmową. Również lubię zadawać różnego rodzaju zadania domowe, jak ja to nazywam, do domu. Zadania domowe mają na celu, żeby też ten człowiek dał jakiś wkład od siebie. Bo powiem wam, że zrobiliśmy się bardzo konsumpcyjni. Nawet i w duchowości chcemy troszeczkę dróg na skróty.
zazwyczaj przyzwyczailiśmy się, że idziemy do sklepu, płacimy i otrzymujemy towar. I tak bywa i tutaj. Ludzie przychodzą i mówią, ja tutaj zapłacę, ile to kosztuje, proszę 50 deko dobrobytu. Czy tam pół kilo innych walorów. Trochę to na zasadzie takiego właśnie wymiany handlowej. A wiemy, że w duchowości wymiana handlowa istnieje całkiem inaczej. Tam nie można oszukać, jeżeli my sami nic z siebie nie damy, nic nagle samo sobie nie przyfrunie. Choćby była ta jakby energia inicjacyjna, którą włożymy, żeby ten proces się zadział. Dlatego tak na wstępie też zaznaczyłam, że wszyscy, którzy jesteście na sali, przyjechaliście skądś, daliście tą energię inicjacyjną, czyli swój wkład, że wsiedliście w samochód, w autobus, w pociąg i wyruszyliście swoim własnym jestestwem, swoją własną energią. To już jest dużo. Kiedy ktoś zwraca się do nas o pomoc, trzeba to docenić, bo ten człowiek jest już gotowy na zmiany. Czy jest bardziej gotowy, czy mniej gotowy, to tutaj nie dla nas sprawa do rozstrzygania, ale on już zrobił pierwszy krok. Już jego zmiany w tym pierwszym kroku następują. Jak ten proces będzie przebiegał, też nie nam oceniać, bo przecież każdy inaczej się rozwija, inaczej w innym czasie, inaczej to pojmuje i na swój sposób będzie to robił tak najkorzystniej, jak tylko to potrafi. Bo często wymagamy od siebie. Ojej, za krótko to robiłam. Ojej, a powinnam coś tam. Nagle kontroling się włącza, a on wcale nie jest potrzebny. Puśćmy to, bo wszystko po prostu zadzieje się tak, jak powinno, w takim czasie. Tak jak małe dzieci, jedne się uczą wcześniej chodzić, a inne później. Takie w czasy u mnie to jest jakby taka idea, żeby móc przez tydzień poprzebywać w tych energiach przyrody, poprzebywać w tym środowisku tej mojej małej ojczyzny, tych nadburzańskich łąk, poczuć tą ziemię i poczuć, że te rytuały nie mają sensu gdzie indziej. One, jeżeli się w jakiś sposób je przeflancuje na inny grunt, będą musiały znaleźć inne soki do rośnięcia, ponieważ to jest ściśle, akurat te ściśle są związane z tą całą etnografią, kulturą, religią, środowiskiem, ze wszystkim, z puścizną przodków. To tak jakby na przykład wziąć kogoś z kontynentu afrykańskiego i przyjechałby tutaj i uzdrawiał grzechotkami. Dla nas byłoby to śmieszne. Stąd jakby uczulam. Nie jest to medycyna ludowa w tym takim kontekście, nie jest taką medycyną na forum. To nie są spędy, to nie są warsztaty, że jest 30 osób i wszyscy wow, się uzdrawiamy. Po takich czasach ludzie wracają inni. To jest takie wybicie z rytmu swojego życia, że wracając nie poznają swoich domów. Nie w tym sensie, że nie wiedzą, gdzie trafili, bo doskonale wiedzą, ale patrzą już wtedy na swój dom, na swoje mieszkanie, na swoich współmieszkańców innymi oczyma, bo zmienił się punkt widzenia. Przesunięcie punktu widzenia skutkuje tym, że cała rzeczywistość się zmienia. I o to chodzi. Przecież nie zmienimy nikogo na tym świecie, bo nie do nas to należy. Każdy z nas ma połączenie ze źródłem, z Panem Bogiem. Jak to rozumiemy? I teraz popatrzcie, może to będzie też rada dla was wszystkich, chociaż jestem daleka od udzielania rad, jak sobie robimy na własne życzenie kuku, całkiem nieświadomie. Każdy z nas ma połączenie z Panem Bogiem. To jest taki jakby indywidualny telefon do Pana Boga. W momencie, kiedy
do drugiej osoby mamy jakieś urazy i mówimy, z tobą jest coś nie tak, ty jesteś B i tak dalej, zaczynamy, ponieważ każdego z nas zrodziła siła twórcza, powiedzmy w postaci Boga, to wtedy negujemy nie tą osobę. My nie mamy pretensji konkretnie do tej osoby. My negujemy, że ten, który powołał tą istotę na ten świat, pomylił się. To jest bardzo zawoalowane, taka subtelna forma negowania życia w kimś. A teraz przypatrzmy się, jak bardzo subtelnie woalujemy życie w sobie. Że coś nam się nie uda, że coś jest nie tak. Że my nie jesteśmy tacy. Ale przecież my nie mamy wpływu ani na kolor włosów, ani z darami, jakimi przychodzimy na ten świat, zdolności intelektualne, inne talenty. One w pewnym sensie są dla nas przynależnione. My później możemy je trochę wyćwiczyć i pójść tą drogą, ale są pewne predyspozycje, my to tak nazywamy. I kiedy te predyspozycje, tak jak tam w Biblii jest napisane, że talenty marnujemy, to jest najgorszy jakby grzech przeciwko sobie, marnowanie talentów. Bo przychodzimy z czymś, a nie bardzo wykorzystujemy to może w złej wierze, w nieświadomości ogólnej. I teraz, kiedy oddamy po prostu Panu Bogu jego działkę, że każda osoba została stworzona tak, jak On sobie tego życzył. I w tym momencie nie musimy dyskutować z dziełem stworzenia. Po prostu jesteśmy, jacy jesteśmy, każdy z nas. Nie ma innej opcji, żebyśmy byli inni. Wspólnie, razem tworzymy jedną wielką mozaikę. 7 miliardów istot na świecie, 7 miliardów pucelków w tej układance. Drobniutkich i jedna wielka układanka, która układa się w piękny obraz, w piękną mozaikę kolorystyczną, której nie ma innej. I teraz tak, spotykamy drugą osobę, patrzymy na tego pucelka i mówimy, o, jakiś taki sraczkowaty pucelek, nie podoba mi się. Bzdura. Ten pucelek jest taki, jaki powinien być. Jego kolor określa jego rolę, gdzie on jest w tej układance Bożej wsadzony. Natomiast jeżeli spotykamy drugiego pucelka, mówimy, wow, jaki srebrzysty, niebieski, podoba mi się, z nim się będę przyjaźnić. Więc zaczynamy segregować to, co nie jest segregowalne. To gdzieś jest trochę w głębi nas, trochę ta segregacja następuje, jak idziemy do szkoły, tam się zaczynają lepsi, gorsi, bo się zaczynają stopnie, bo nauczyciele nam mówią, kto jest ładniej ubrany, kto siedzi w pierwszej ławce, kto siedzi w ostatniej ławce. Całą tą segregację nam się wprowadza. Ale ponieważ już jesteśmy dorośli, skończyliśmy te szkoły, które powinniśmy, bo optymalnie skończyliśmy tylko takie. Więc spójrzcie na to jako na coś, co jest wielkim dziełem stworzenia i innym nie będzie. I nasza rola, mimo iż możemy sobie się nie podobać, bo żeśmy sobie założyli, że jesteśmy jacyś nie tacy, jakiś pucel wybrakowany, bzdura, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Nie możemy nikogo innego udawać, bo jak się przemalujemy na kropki i ciapki, to my w tej układance już nie będziemy odgrywali tej roli. Nie będzie synchronizacji. Dlatego wszyscy mówią, bądźmy sobą, ale ja to w ten sposób widzę, że bycie sobą to jest po prostu uznanie siebie jako tego pucelka takim, jakim jest. Będąc takim, jesteśmy w tej całej układance zharmonizowani i nie musimy wykonywać prac duchowych. Wystarczy tylko wniknąć, po prostu ze sobą porozmawiać i nie będę już więcej udawać, będę tak robiła, jak potrzebuję, żeby było zrobione. Bo to, że zaczynamy udawać kogoś innego, że zaczynamy nakładać maski, idziemy do pracy, wymagają od nas jakiejś roli, to jest też podyktowane społecznie.
ponieważ wchodzimy w pewnego rodzaju gry. Ta gra nas wciąga. Kiedy jestem sąsiadką, na schodach spotykam sąsiadkę, pozdrawiam, gram rolę sąsiadki w tym momencie. Ale idę do sklepu i już przy kasie w sklepie odgrywam rolę kupującej. Jeżeli idę do pracy, odgrywam rolę taką, jakie moje stanowisko wymaga. My to mówimy, że to są maski, że udajemy i tak dalej. Sięgnęłabym dalej jeszcze głębiej, że też te maski nie są niczym złym, bo dopóki sobie nie zdajemy z tego sprawy, to faktycznie boli, bo my jesteśmy tak przejęci swoją rolą, że za tą rolę byśmy zabili. I są tacy, co wykonują takie role, że tak mocno by silnie pazurami trzymali swojego aktorstwa w danej dziedzinie. Ale kiedy zdamy sobie z tego sprawę, to możemy swobodnie poruszać się po życiu z pełną akceptacją i mówić szczerze, naprawdę z serca, dzień dobry sąsiadce, i iść do pracy szczerze, wykonując swoje zadanie. I wtedy to oczywiście będzie nas w pewien sposób ustawiało w danej grze, ale my już jesteśmy poza tą grą. My już jesteśmy sobą, po prostu sobą. Wiele problemów jest z tego powodu, że uwierzyliśmy w tą grę. Wiele gier wierzymy. Bierzemy sobie partnera, partnerkę i zaczyna się gra. Ja odtąd, ty dotąd. A ty mi nie zrobiłeś, a ja ci. Ty zawsze, a ja nigdy. I zaczyna się gra. Kiedy przestajemy grać, druga strona przestaje, nie ma bodźca do gry. Bo możemy po prostu funkcjonować poza tą grą. Możemy grać, a możemy nie grać. Już jest wtedy prawo wyboru. Troszkę odbiegłam od tematu. Chociaż wciąż on jest jeden i ten sam. Od dwóch dni, jak tutaj na tym Karnawale Zdrowia. Takie wczasy, które organizuję, trwają tydzień. Jesteśmy, przebywamy ze sobą całymi dniami. I po południu są właśnie działania znachorskie, gdzie odwiedzamy okoliczne chaty, gdzie chodzimy po łące i zbieramy zioła. Każdy sobie układa swoją mieszankę ziołową. Mamy zaplecze w postaci magistra chemii, który nam to wyjaśnia, zioła od strony segregacji i ich działania, i zajęcia praktyczne, kiedy z wykorzystaniem tej wiedzy udajemy się na łąkę i każdy zbiera organoleptycznie, maca, wącha i zbiera swoją mieszankę przez 7 dni, żeby móc zawieźć ją do domu. A przed południem są takie ciekawe zajęcia, które się nazywają świecowanie, konchowanie i body coning. To jest jakby też drugie moje dziecko życiowe. I tutaj chciałabym pokazać Państwu książkę, która ukazała się na ten temat, Konchowanie i laryngologia alternatywna. Jest to pierwsze wydanie, wydane w 2010 roku, i druga książka wydana przez Studio Astro w Białymstoku. Laryngologia alternatywna, konchowanie uszu i inne terapie naturalne. Drugie wydanie z 2015 roku. W tej książce starałam się zebrać wszystko, co na temat konchowania i laryngologii jest dostępne. To, co doświadczyłam, to, co próbowałam na swoich klientach, tym wszystkim się tutaj dzielę. Zapewne wielu z Was miało akurat styczność z takim zabiegiem świecowania bądź konchowania, więc będą wiedzieli, o czym mówię. Ja tutaj poszłam troszeczkę dalej, że nie tylko ucho, ale również konchowanie na całym ciele. Są pewne punkty na ciele, które się aktywizuje, i wtedy energia, która blokuje się
i objawia się jako ból bądź jakaś niedyspozycja w danym miejscu, zostaje odblokowana poprzez konchowanie i poprzez działania terapeutyczne i bioenergoterapeutyczne. Czyli o ile teraz jakby zabiegi, które czym one się różnią i o co w tym wszystkim chodzi? Świecowanie jest zabiegiem dość krótkim, nie trwa nawet pół godziny. Może to zrobić osoba ledwie poinstruowana, bądź która przeczytała po prostu jakąś ulotkę. Może to zrobić i nie widzę w tym nic złego. Konchowanie jest zabiegiem, a właściwie już rytuałem, gdzie działa się energetycznie, oczyszcza się trzy pola aury, oczyszcza się czakry i tutaj już jest wymagana znajomość energii człowieka. Posiadamy coś takiego. W koncepcji czakr i aury te rzeczy są poznawalne. Konchowanie również różni się od świecowania tym, że świecą się święcuje i to jest całkiem inaczej wygląda. Świeca jest taka jak ołówek prosta, a konchą się konchuje. Koncha ma kształt dzwonka, czyli jest to rurka, która jest z jednej strony węższa, a z drugiej jest szersza. Do tego robią jeszcze taki ciekawy zabieg, który nazywa się pępkowaniem. Pępkowanie łączy się z tym, że nasz brzuch jest bardzo wrażliwym miejscem. Oprócz tego, że jest pępek i pępowina, to jeszcze mamy tak zwaną pępowinę energetyczną z każdym człowiekiem, którego spotkamy w swoim życiu. I tutaj jest taka zagadka, dlaczego bliżsi nas tak denerwują, że potrafią jednym słowem jak dzwon rozwalić w sekundę. Otóż pępowina z najbliższymi jest cały czas wykorzystywana, więc to jest bardzo silne połączenie. Gruby, załóżmy sobie, wyobrażajmy sobie, że to jest gruby sznur, szlaufik taki, przez który cały czas płyną informacje pozawerbalne z tą osobą. Bo my się kontaktujemy, czy ze swoją matką, dziećmi, partnerem. Kontaktujemy się werbalnie, ale energetycznie to cały czas połączenie jest pozawerbalne. Osobę, którą spotkamy raz w życiu, mamy z nią połączenie, bo tak jak mówię, to połączenie będzie funkcjonowało, z tym, że jest ono tak cienkie, jak powiedzmy włos koński. A osoby, z którymi przebywamy, jest to silne połączenie. I teraz cokolwiek z nimi się dzieje, odczuwamy to natychmiastowo. Poprzez właśnie tą energetyczną pępowinę. Jeżeli coś, matki wiedzą, że jeżeli coś się z dzieckiem dzieje, natychmiastowo odczuwamy tutaj membranę. Jeżeli ktoś nam krzywdę z bliskich osób robi, źle o nas myśli, odczuwamy, znamy to od razu. Te resory, żołądek na resorach, tak zwany. Czy jeżeli ktoś nas kocha, te motylki w brzuchu. Czyli tutaj warto byłoby zwrócić uwagę, że nasze ciało jest mądrzejsze od nas. Ono bardzo szybko reaguje, zanim rozum się włączy, już reakcja następuje. Już membrana daje znaki, że coś się dzieje. Jeżeli jesteście uważni, obserwując swoje ciało, spróbujcie. Nieraz rano wstaniemy, chodzimy jacyś tacy nieswoi, lekko rozbici, nie wiemy o co chodzi. Po pewnym czasie przychodzi telefon, odbieramy, okazuje się, że gdzieś w rodzinie albo wśród bliskich coś tam, jakaś wiadomość nieładna. Czyli ciało nasze już czuło, zanim do nas w formie informacji to dotarło. Patrzcie, jakie to jest ciekawe. Jak świat energetyczny jednak nad nami ma kontrolę. Chociaż wydaje nam się, że rządzimy sobie tym swoim życiem, że my sobie pracujemy nad sobą, że my sobie w tej swojej piaskownicy babki poukładamy, tak jak uklepiemy, tak jak sobie życzymy. Też jest to pewnego rodzaju iluzja społeczna. Jak wiele innych. Tą metodę konchowania, tu w tym przypadku na pępkowania, konchowania na pępku, nazwałam i ta metoda została opatentowana 3 lata temu
w biurze patentów pod nazwą Body Koning. Trochę żałuję, że wtedy nie miałam pomysłu, żeby ta nazwa była bardziej słowiańska i nasza polska, ale chodziło o zasięg patentu nie tylko na Polskę, ale i na Europę. I chciałabym, żeby to były takie słowa uniwersalne. Body, ciało, koning, konchowanie, czyli konchowanie ciała. Takie konchowanie ciała możemy robić. Na przykład wiemy, że kręgosłup i każdy krąg odpowiada za układ bądź organ. I wtedy konchowanie na kręgosłupie po obu stronach kręgosłupa dwiema konchami naraz, tu już trochę utrudnienie, bo jak się okazuje jedną nie bardzo możemy coś zrobić, a drugą to już uważność jest w tej chwili podzielona na dwie. Plus świadomość ciała, plus świadomość energii, więc musi być troszeczkę bystrość umysłu, żeby to opanować. Aktywizowanie tych punktów na kręgosłupie jest uzupełnieniem innych jeszcze zabiegów na ciele. Detoksykacji na przykład wątroby, gdzie pępkowanie odbywa się na pępku, natomiast ręka, która przekazuje energię, działa na wątrobie. I tutaj dochodzą wszystkie narządy, które są w jamie brzusznej, do uzdrowienia. Tak samo detoksykacja nerek, czyli spalanie konch na nerkach. Dwóch konch jednocześnie na dwóch nerkach. Aktywizując przy tym jednocześnie według metody meridianów chińskich punkt środkowy na stopie, który jest punktem N1, czyli nerki. My pobieramy energię z ziemi, bo jesteśmy ziemianami. Co też ostatnio, żeśmy się śmieli, że jesteśmy i kosmitami, bo jesteśmy w kosmosie. Ponieważ mieszkamy na Ziemi, jesteśmy ziemianami, więc i kosmici, i ziemianie. Jako dzieci Ziemi jesteśmy silnie związani z Ziemią i tą energię pobieramy z Ziemi. Drugą energię pobieramy z kosmosu, bo jesteśmy w kosmosie jednocześnie kosmitami. I tą energię przechodzi ona przez czubek głowy, czakrę korony i jak droga dwukierunkowa, jedna idzie w górę, druga idzie w dół. Kiedy ta energia z dołu do góry i z góry do dołu przepływa nienaruszenie, czujemy się idealnie. Mamy dobry humor, jesteśmy zharmonizowani, wszystko jest w porządku. Jeżeli jakaś blokada następuje, a szczególnie następuje ona wtedy, kiedy mamy jakieś problemy emocjonalne. Żeby było ciekawiej, powiem wam, że nie trzeba wielu czynników, żeby problem emocjonalny sobie stworzyć. Pomyślcie sobie nad taką sytuacją, kiedy siedzimy sobie w domu, w swoim ulubionym fotelu i siedzimy. Nic się nie wydarza, nie ma żadnych bodźców i osób, które by nas denerwowały. I nagle przykuwa jakiś szczegół, że coś jest krzywo, wisi krzywo obraz. No tak, bo przecież małżonek miał go 10 lat temu przyczepić i poprawić. Nie poprawił. Zły małżonek. Zaczyna się cała lawina i w tym momencie tak, ktoś wchodzi do pokoju, siedzi ta osoba, nic się nie dzieje. Przez 20, gdzie tam 20, potrafimy to w parę minut zrobić. Wchodzi ten delikwent małżonek, i nagle dostaje z 10 lat. Bo ty tego obrazu nie przyczepiłeś wtedy, kiedy powinieneś, bo ty nigdy nic nie możesz przyczepić, bo ty nigdy nie umiesz czegoś takiego przyczepić. Patrzcie, żadnych bodźców nie trzeba było. Sami żeśmy się nakręcili, wymyślili i sami jeszcze się musimy uspokoić. Bo małżonek trzaśnie drzwiami i pójdzie. Więc jak jesteśmy dla siebie sabotażystami właściwie? I kiedy następuje taka silna emocja, ona gdzieś na tej drodze dwukierunkowej zablokuje nam. Zablokuje nam energię i tam się okaże, że po jakimś czasie, jeżeli ona jest długo zablokowana, wystąpi jakieś schorzenie. Najpierw ból, najpierw niedogodność, to tam będzie to troszkę pracowało. I w pracy z konchami robią takie oczyszczenia,
czakroterapię, bo uważam, że to jest klucz całego uzdrawiania. Zestrojenie wszystkich czakr, udrożnienie tej głównej drogi energetycznej, to jest 90% sukcesu. Bo kiedy człowiek taki poczuje, jak naprawdę jest w chwili, kiedy jest zharmonizowany z całym światem, on już później będzie miał wzorzec, do którego może dążyć. Nie musi, ale może. Ale to wiecie, jak jest. Jak człowiek czegoś cudownego zazna, to później ma skalę porównawczą. Jeżeli coś odbiega od wzorca, aha, czyli skręciłam w swoim życiu, bo nie czuję się tak komfortowo, jak pamiętam. Wzorzec jest bardzo dobry. On jakby też określa nam kierunek, jest naszym takim, ja to mówię, od krawężnika do krawężnika. Idziemy drogą, jeżeli czujemy, że skręcamy gdzieś za krawężnik, wzorzec nam mówi. I teraz cały proces czakroterapii jest oparty na koncepcję czakr, siedmiu czakr. Każda czakra, jak człowiek przychodzi na ten świat, co 7 lat dojrzewa, każda czakra co 7 lat dojrzewa. Czyli zakładamy, noworodek się rodzi, do 7 roku życia rozwija mu się pierwsza czakra. Oczywiście inne też istnieją. Ale że ponieważ on ma wzrastać, doświadczać, uczyć się, więc po kolei, po malutku będzie co 7 lat przerabiał problemy w swoim życiu związane z tą pierwszą czakrą. Więc pierwsza czakra jest taką pierwotną czakrą. W niej rodzi się ja, mi, moje. Ona jest pierwsza, jeden. Tutaj są te pierwotne instynkty. Małe dziecko jakie ma potrzeby? Jeść, spać. Pielucha, to są bardzo proste potrzeby. Do 7 roku życia idziemy do szkoły, dostajemy kumpla, kumpele w ławce, przejmuje jakby proces doświadczania druga czakra. Druga czakra, czyli dwa. Tak się dobrze składa, że tam, gdzie ona się znajduje, są podwójne organy. Są biodra, są dwie nerki, są podwójne okablowania do nerek. Stąd bardzo łatwo skojarzyć dwa. I od 7 do 14 roku życia zaczynamy dojrzewać na polu relacji. Ja kolega, ja mama, ja tata, ja brat, ja siostra. Tam, gdzie są dwie osoby. Na tym polu w przeróżnych kombinacjach i kompilacjach uczymy się funkcjonowania dwa. Kolejna czakra, czakra splotu słonecznego, odczuwamy ją w miejscu, gdzie jest żołądek. To jest czakra ja-grupa, czyli była pierwsza czakra ja, mi, moje, druga czakra ja i druga osoba i trzecia czakra ja i grupa. Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli warunki, w których przychodzimy na świat, są optymalne, czyli ta czakra jest pięknie rozwinięta, wszystkie nasze ustawienia są standardowo w porządku. Ale nie jest tak pięknie na tym świecie. Rodzimy się, są różnego rodzaju zaburzenia. Nawet to, czy się urodzimy jako pierwsze dziecko, czy jako drugie dziecko, to już jest rozgraniczenie. Matka dla pierwszego dziecka ma dużo czasu, jak tylko zakwili, zaraz zmienia pieluchę, zaraz biegnie na każde zawołanie. Takie dziecko, jeżeli jest dla niego wszystkie spełniane zachcianki, pierwsza czakra co robi? Ja i to mały Hitlerek rośnie, bo on zaraz szybko zauważył, że wszystko dla niego. Wszyscy latają, babcia, ciocia. Czakra jest tak zwana nadczynna, ja ją nazywam nadczynną. W momencie, kiedy matka jest zajęta, może jest chora, może jakieś inne czynniki zadecydowały, dziecko musi poczekać na jedzenie, musi poczekać na zmienienie pieluchy, wtedy ta czakra się lekko blokuje i ja to nazywam niedoczynność. Niedoczynność i nadczynność ustawia nas od razu w życiu dorosłym. Pewne rzeczy ci z nadczynnością będą szli jak w dym.
oni od razu przejmują kontrolę, wymuszają na wszystkich, nie mają żadnych problemów z tym. Ci, którzy mają niedoczynną czakrę pierwszą, będą zawsze gdzieś w tyle. Będą jednak czekali, że inni zainicjują, a oni później wejdą. Nie mają już takiej siły przebicia. Tak samo z drugą czakrą. Jeżeli jest druga czakra nadczynna, to osoba w związku będzie przewodziła. To ona wybierze, na jaki film do kina pójdziemy. To ona wybierze, co mamy robić. A kiedy jest osoba z niedoczynną czakrą, to ta będzie po prostu słuchała, że tak powiem, rozkazów. Tutaj oczywiście ja bardzo spłycam temat, bo bardziej nadczynna, mniej nadczynna. Tutaj już są jakby niuanse pomiędzy tym. Mówię tylko o skrajnych przypadkach. Jak to się odbywa? Czakra splotu słonecznego, ja grupa. Nadczynność i niedoczynność określa, jaką ja będę miała rolę w grupie. Czy będę hersztem bandy i wszystkim pokażę, gdzie mamy iść, czy będę po prostu głupim jasiem w grupie. Czy czymś pośrednim, tak zwana prawa ręka szefa, albo szary do wykonywania członek grupy. Do czego akurat zmierzam, mówiąc wam o tym? Bo wiedząc, mając tą wiedzę, mamy swoich znajomych, kolegów, przebywamy z ludźmi i mamy na przykład do nich pretensje, że są jacyś. Oni nie mają z tym nic wspólnego. Oni się wychowywali w różnych warunkach, te czakry im się w różny sposób otwierały, zamykały. Ktoś nie miał dla nich czasu, ktoś miał dla nich czas i my spotykamy na drodze produkt gotowy. Ta osoba może na nas napadać, może być dla nas niemiła, może być właśnie agresorem takim z pierwszą czakrą zabójczo, że tak powiem, rozwiniętą. Nie jesteśmy w stanie zmienić tej całej energetyki, bo to już weszło, że tak powiem, w charakter. I teraz słuchajcie, co ja zauważam przy takiej terapii z czakrami. Ta osoba jest nagle podniesiona do stanu harmonii. W stanie harmonii ona jest tak skołowana tym całym stanem. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyła. Ona nie musi wtedy ani walczyć, ani nie walczyć. Nie musi dochodzić swoich praw, ani nie musi. Jest jakby dokładnie po środku. I to jest dla niej coś nowe. Tak nowego, że wtedy właśnie pojawiają się reakcje bardzo niespotykane. Jest to albo śmiech, bo nie wiadomo jak zareagować, jest to albo płacz, ale ja bym jeszcze chciała sięgnąć głębiej, że ta wiedza, patrzcie, jaka ona jest bardzo przydatna, że nie musimy oceniać swoich przyjaciół, ale możemy także zrozumieć samych siebie. Jeżeli mamy jakieś dolegliwości w swoim ciele, niech się każdy zastanowi, gdzie go pobolewa, gdzie jest jego pięta achillesowa, jak ja mówię, i z jaką czakrą jest związana. I za który okres życia odpowiada. Czyli załóżmy, że mamy częste bóle żołądka. Jest to okres między 14 a 21 rokiem życia, gdzie zaczynamy się utożsamiać z grupą. Wtedy mówimy, że młodzież skupia się w różne grupy, chce zaistnieć, chce się wyłączyć jakoś od tego społeczeństwa szarego, chce się wyróżnić. To jest ten moment. I jeżeli dokładnie przeanalizujemy siebie, znajdziemy sami źródło swojej choroby. Naprawdę nie ma gdzie chodzić, tylko wystarczy przeanalizować swoje dokładnie życie. I w tym okresie, co nastąpiło na polu ja grupa między 14 a 21 rokiem życia? Co się wydarzyło, że ten żołądek jest już dla mnie osłabiony? I to będzie pięta achillesowa, kiedy będzie odporność słabsza, kiedy będziemy mieli stres, będzie ten żołądek cały czas się odzywał. Ja tutaj tak tylko wzięłam jako przykład ten żołądek, bo każdy z nas ma swoją piętę achillesową. To jest dla mnie też taki system do diagnozy,
do rozumienia i do uzdrowienia. Każda czakra ma swoje zadanie. O ile w bioenergoterapii mówimy o centrach energetycznych, to patrzcie, że dokładnie w tym samym miejscu, dziwnym zbiegiem okoliczności, znajdują się gruczoły według medycyny konwencjonalnej anatomii. Dokładnie w tych samych miejscach, gdzie czakra serca jest grasica, która produkuje interferon, gdzie czakra splotu słonecznego jest trzustka, która produkuje insulinę. Czyli ja uważam, że są to miejsca naprawdę bardzo ważne. Jeżeli i nauka zwraca na to uwagę, że cała gospodarka hormonalna jest ważna i jednocześnie bioenergoterapeuci wiedzą o tym, że to jest wyregulowanie energetyczne. A hormony, jak wiemy, rządzą nami. A co zaburza naszą gospodarkę hormonalną? Stres. Stres i emocje, które sami sobie uhodujemy. Znajdziemy sobie sami wroga, sami sobie chorobę wymyślimy i później sami z nią walczymy. Chyba, że nie dajemy rady i przychodzimy po pomoc. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć ku końcowi, że trudno jest mówić o sprawach, które są energetyczne. Być może oczekiwaliście gotowych recept, jaki jest warsztat naprawdę takiej szeptuchy. To są bardzo intymne rzeczy i dlatego o nich nie mówię, że nie to, że nie chcę wam tego przekazać, tylko one nie są po prostu na forum. To jest naprawdę pewna intymna zażyłość, która zachodzi między osobą, która potrzebuje pomocy, a mną. I to nie jest takie, że na odwajch, jak to mówią, że coś tam robię, pomacham rękami, bo tak to z boku wygląda. Większość ludzi to gdzieś widziała, coś widziała, babka dała kawałek chleba, kazała splunąć i coś odeszło. To są tylko fizyczne, namacalne rzeczy, które ktoś z boku obserwował. To wszystko, co się dzieje naprawdę, dzieje się na polach niewidzialnych. I o tych polach trudno każdemu przynajmniej wobec opowiadać. I chciałabym, żeby ten karnawał zdrowia, który teraz trwa, żeby dla nas się przesunął na wszystkie dni. Niech to będzie karnawał zdrowia, gdzie my będziemy zwracać uwagę na zdrowie. Te wszystkie porady, które żeście wynieśli z tych wykładów, nie tylko z mojego, niech przydadzą wam się na wszystkie dni waszego życia. Nie patrzcie na innych, że są inni, bo oni po prostu są w innych piżamkach. Każdy sobie chodzi w innej piżamce, a my określamy ich, że jeden ma w kratkę, a drugi ma w paski. Wszyscy jesteśmy jednakowi. Inaczej się może objawiamy, inaczej może myślimy, inaczej dochodzimy do pewnych rzeczy, ale tylko dlatego, że wyrośliśmy w innych warunkach, kto inny miał na nas wpływ i inne rzeczy nas absorbowały. Bardzo dziękuję wszystkim. Serdeczne podziękowania. Elżbieta Kuc. Serce na dłoni. Do rany przyłóż.